Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale. Zoju sobie poszedł, stwierdził, że wystarczy. Dzisiejszy film oraz makijaż to jest makijaż typu Get Ready with Me, czyli wyszykuj się ze mną od zera do bohatera do wyjścia do nikąd. I zaraz przejdziemy do tego, jak ten makijaż został wykonany i dzisiejszy temat filmu, jak już mogliście zauważyć pewnie po tytule, to jest makijaż jedną barką i jest to makijaż przy współpracy z marką Everlike Cosmetics w dzisiejszym filmie nie dość, że zrobimy sobie totalnie od podstaw cały bakijaż, to jeszcze zrobimy sobie wstępną pielęgnację, bardzo mocno nawilżającą, przygotowującą cerę właśnie pod bakijaż. Bo doskonale wiecie, że ostatnio bardzo często, mocno, intensywnie narzekałam na to, że moja cera jest odwodniona i sucha, więc dzisiaj zajmiemy się również bardzo porządnym nawilżaniem. I jeszcze jedna informacja na samym początku filmu. Ja Wam również wszystko oczywiście napiszę w opisie na dole pod tym filmem. Ale zaraz, jak cofniemy się w czasie, to Katarzyna w trakcie pielęgnacji opowie Wam, jakie są w tej chwili promocje w sklepie internetowym online Eveline Cosmetics. I też mam dla Was przygotowany specjalny kod rabatowy, dzięki któremu, niezależnie kiedy zrobicie zakupy w sklepie online, jest to kod totalnie. Bezterbilowy dostaniecie gratis do zakupów powyżej 60 zł. A więc to by było tyle tytułem wstępu. Jeżeli temat takiego makijażu od zera do bohatera Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. Jak można zwrócić uwagę, ja już włosy mam ułożone, bo jeżeli miałabym jeszcze przy Get Ready With Me układać włosy i je jeszcze umyć i ułożyć, no to ten film w godzinie to by się nie zamknął. I przy okazji będąc przy włosach, nowość, którą Wam pokażę, używam już kilka dni, już trochę tutaj zużyłam. Mamy bioorganiczną odżywkę oraz szampon do włosów. Włosy, które są farbowane i z pasemkami. Tak, regeneracja i przedłużenie koloru, a odżywka to jest łatwe rozczesywanie. Trudno mi jest stwierdzić, czy kolor jest jakiś tam super mega wybitnie żywy, ale z pewnością po odżywce bardzo łatwo mi się włosy rozczesywało. Przed chwilą umyłam oczyści. Wrzuciłam sobie twarz pianką kokosową, pianka do mycia twarzy. I ogólnie z tej całej serii kokosowej, bo to jest dosyć świeża seria, uwielbiam płyn micelarny i tonik 2 w jednym i można zwrócić uwagę na to, że naprawdę go lubię, ponieważ już go nie mam, już go zużyłam. I teraz, zanim nałożę krem, chciałabym jeszcze nałożyć sobie maseczkę. I ja nałożę dzisiaj tą fioletową, Power Shake Mask, to jest maseczka nawilżająca, bo jeszcze tak, różowa jest rozświetlająca, pomarańczowa jest odżywcza, ale to jest też i maseczka i peeling i tutaj zielona i oczyszczająca to również jest maseczka i peeling, a tutaj to co nałożę to jest tylko maseczka i tutaj to opakowanie starcza na dwie aplikacje, cera sucha i odwodniona. I teraz tak. Maseczkę nałóż na oczyszczoną twarz, omijając okolice oczu. Pozostaw skórze po 15 minutach. Zmyj letnią wodą. Ładnie pachnie borówkami. Uuu, fioletowa, Ok. Dobra, i mniej więcej tak połowę tej maseczki wyjęłam. Borówki borówkami, ale bym powiedziała, że to pachnie jak guma balonowa. Więc teraz włączę sobie stoper na 15 minut. Nie, stoper, minutnik. Start 15 minut. I wiecie co? Jeszcze zanim zbijemy tą maseczkę to żeby w tym samym czasie coś jeszcze się podziało na twarzy to nałożę płatki pod oczy i tutaj tak, mamy takie chłodzące, hydrożelowe płatki pod oczy, ale widzę, że tutaj najlepiej by było, żeby ten efekt takiego chłodzenia był najlepiej by było to wsadzić do lodówki więc nałożymy sobie te w złotym opakowaniu, to są płatki z 24 karatowym złotem, moja skóra pod oczami ma się czuć jak po Ośmiu godzinach spania. brzydko to otworzyłam, ale o, płatki tak się w środku prezentują. Otwieram. Okej, okay, dobra. Tą esencję sobie przeleję tutaj na to. Wszystko to, co tam się zebrało. I uwaga, nakładam. Nie, 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 lęż, lęcz ja uciekaj. Na miniaturkę. No dobra, i tutaj mi zostało w odliczaniu jeszcze 10 minut, a te płatki pod oczy powinnam trzymać 20 minut. I teraz tak, z racji tego, że jeszcze będę musiała tutaj trochę posiedzieć i poczekać, to przekażę Wam informacje na temat promocji. I teraz uwaga: dostałam kod rabatowy, który będzie działał bezterminowo. Tutaj Wam napiszę ten kod drukowanymi literami kitulec 03. I to jest kod, który daje Wam gratis powyżej 60 zł, wydanych w sklepie online, i otrzymujecie wtedy w gratisie. Ten oto liner Precise Brush Liner, czyli właśnie ten ultra precyzyjny liner z piórkami w aplikatorze. Dobrze wiecie, że nieraz go Wam polecałam. I teraz tak, w dniu publikacji tego filmu będzie trwała jeszcze promocja, czyli będziecie mieli tylko parę godzin, aby z niej skorzystać. I teraz uwaga, proszę notować, a jeżeli nie chcę Wam się notować, to ja wam zostawię informację w opisie na dole pod tym filmem. Do końca marca, czyli jeszcze przez kilka godzin cała marka. Jest w promocji nawet do minus 70%, i między innymi będą to te produkty, których dzisiaj używam i będę używać w filmie, więc zarówno pielęgnacja, produkty do włosów, do ciała, jak i oczywiście kolorówka. A z kolei, jeżeli będziecie oglądać ten film w kwietniu i nawet jeżeli będziecie go oglądać pierwszego kwietnia, to nie będzie prywatny Aprilis, to wtedy będzie inna promocja i wtedy makijaż. Oraz pielęgnacja. Przypuszczam, że na wybrane produkty będzie nawet do minus 70% taniej. Paletki do oczu ciegie minus 50% taniej. I cena palety Wariet, którą będziemy dzisiaj testować, ja dzisiaj będę ją pierwszy raz używać, zostanie w tej samej cegie jak w dniu kiedy nagrywam ten makijaż. No dobra, i ta nawilżająca maska, tutaj już minęło 15 minut i jak widać, ona trochę przystygła, ale trzeba ją oczywiście zbyć. ona nie wchłania się do samego końca, wy tu zostajecie. O, ona wygląda w ten oto sposób, więc tutaj z tymi płatkami pod oczami jeszcze poczekam z 5 minut, pójdę to wszystko... Zbyć i w końcu będziemy mogli zabrać się zabalowanie. No dobra, powróciwszy, zmyta, umyta, nawilżona cera faktycznie jest nawilżona, fajne jest uczucie. W razie czego o tutaj to zadrapanie to jest e, zabawa z Enzo. I teraz szybko przed makijażem nałożę najpierw krem pod oczy, właśnie z tej serii kokosowej, i następnie nałożę krem kokosowy. W tej serii kokosowej mamy dwa mocno nawilżające kremy ten z niebieskim paskiem to jest multi nawilżający krem do twarzy do każdego rodzaju cery również do cery wrażliwej a ten krem z różową etykietą ultra odżywczy jest do cery suchej oraz również mm, wrażliwej więc z racji tego że ja już jestem bardzo mocno nawilżona po tamtej masce to ja nałożę ten krem z niebieskim paskiem i krem pod oczy z kolei, jeżeli wcześniej bym nie nakładała maseczki na twarz, to bym wzięła tą wersję różową do cery suchej. Bo ostatnio z kim nie rozmawiał, to słyszę, że każdy narzeka na to, że cery mamy strasznie, bardzo mocno przesuszone. No i dobra, muszę chwilę poczekać, żeby mi się tutaj to wszystko wchłonęło. Nałożę sobie balsam na usta i dzisiaj będę. Pierwszy raz testować ten balsam. Extra soft bio-ananasowy balsam do ust. Ananasa czuć. No dobra, i krem mi się już wchłonął, więc teraz e, zabieramy się za primer. Czyli biorę te kropelki Magic Unicorn Drops, tak? Unicorn Magic Drops w tej kolejności. Teoretycznie to jest serum, ale najpierw chciałam nawilżyć cerę, a to serum działa w taki sposób, że podkład bardzo dobrze się do tego klei, więc bardziej chciałam użyć tego jako bazy niż jako serum, które powinnam nałożyć przed kremem. No i tutaj w tej chwili wszystko ze sobą ładnie się połączyło, nic się nie roluje, ale jest, wiecie, trochę takie sticky, więc zaraz podkład będzie się fajnie... Na to przylepiał. Ale zanim przejdziemy do podkładu, to najpierw y, zacznę sobie robić brwi i wjeżdżam tym żelem od spodu. Grzybkiem z kredki, właśnie Eveline, to jest ta Brow Pencil Micro Precise. Grzybkiem ten żel bardziej wczesuje aby zgarnąć jego nadmiar, a żeby brwi były utrwalone. I teraz muszę chwilę poczekać, żeby ten żel trochę przystyk, żebym nie miała śliskiej powierzchni i kolorem dark brown sobie tutaj wszystko Zacznę poprawiać, ale no niech to chwilę przeschnie. W trakcie robienia brwi, tu już tą jedną trochę zaczęłam robić, zaraz tą będę kończyć, wracając do tej maski, można zwrócić uwagę, że trochę taka fioletowa zostałam. A jednak ja ją dosyć dokładnie zmyłam, więc tutaj znalazłam jeszcze kolejne podrapania, więc zaraz oczywiście będę to zakrywać. Ale wracając do koloru tej maski, no to albo ją używać przed makijażem, albo najlepiej by jej było używać na noc. Bo wtedy rano jeszcze raz umyjemy twarz. No i ten kolor zejdzie. Taki jak teraz tutaj na tych brwiach to zastygło. To nie mam problemu, żeby tu rysować. No i teraz, oczywiście, te brwi są ciemne, gęste. Więc szybko na przyspieszeniu podrzeźbiam tutaj brwi od spodu i przechodzimy do makijażu twarzy. No dobra, i teraz będziemy w końcu zakrywać twarz, i teraz ja będę używać podkładu Wonder Match. I ja chyba w którymś filmie robiłam Wam słocze, więc jeżeli mam te słocze, to wrzucę Wam do tego filmu albo zrobię po prostu świeże. I teraz sprawdzę, który odcień w tej chwili będzie dla mnie adekwatny. To była. To była, to była dziesiątka, nawet dziesiątka zmieszana z piętnastką, sądzę, że będzie gitara. Lecimy. Z pewnością tutaj, w tym obrębie, gdzie kot mnie zarysował, to jeszcze jedną warstwę dołożę. Ten podkład jest o tyle fajny, że nie wygląda ciężko na twarzy, a można dobudować jego krycie. I teraz szybko poza kadrem wykonturuje nos i zaraz przechodzimy do korektora. Dobra. I jak wiemy, jak kontur nosa, zaraz jeszcze sobie trochę Rozblenduję, jak będę kładła korektor pod oczami. A korektor pod oczami to będzie oczywiście przez ostatnie miesiące tylko tego używam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przez ostatnie miesiące, no na pewno dwa czy trzy miesiące, używam cały czas właśnie tych HD Liquid Camouflage oczywiście z Eveline Cosmetics. i Ja sobie wezmę odcień 01A oraz 01, bo tutaj mam dwójkę, trójkę. I 2a beige, dobra. I ten żółty sobie wezmę. To jest 1k i 1a light beige. I rozprowadzamy. Nigdy nie myślałam i raczej nie mam zamiaru operować sobie nosa, ale. Mój makijaż bez konturowania nosa po prostu no nie istnieje. No nie ma nie ma opcji, żebym nosa nie wykonturowała. No i dla zainteresowanych, to jest jedyny produkt, który nie jest ani drogaryjny, ani z marki Eveline: to jest Huda Beauty Tantur w odcieniu Light. I z racji tego, że zaraz przechodzimy do pudrowania, a ja nie mogę w tym momencie gadać, zaraz to muszę wszystko rozprowadzić. To tak, puder pod oczami, jaki się znajdzie, to będzie. Wonder match, ten transparentny, a z kolei resztę twarzy wykończę tym brzoskwiniowym. Oczywiście, kolor na twarz zaraz wróci, bo teraz jestem mega jasna, ale zaraz przechodzimy do brązerów. Konturowanie nosa musi być precyzyjne, więc połączenie bananowego z tym Wonder Match leci tutaj. No pięknie, dobra, cudownie i teraz nos jak się bakinguje możemy przechodzić do bronzerów i tak jak widać to jest mój ukochany bronzer, czyli Glow and Go odcień 02 Jamaica Bay, a później jeżeli będę potrzebować to tym jaśniejszym odcieniem 01 będę sobie to rozcierać. I jeszcze sobie tutaj trochę żuchwę podkonturuję. I teraz znowu tu się trochę podetnę, podbakinguję No pięknie. Z tym pędzlem zgarniemy sobie baking on był może tutaj na twarzy, nie wiem ze 3 minuty, z racji tego że bazę mam dosyć jasną to nie musiałam go jakoś wybitkie długo trzymać duży pochaty pędzel ale jak najbardziej wiecie taki rozciapiżony się nadaje do omiatania tak ze wszystkich partii twarzy i zanim przejdziemy sobie do oczu to oczywiście jeszcze rozświetlę glow and go te rozświetlacze są bardzo bardzo spoko i w większej ilości nałożę odcień 02 on jest trochę ciemniejszy, Gentle Gold, a gdzie nie, gdzie tak jak pod łukiem brwiowym, czy będę potrzebowała na nosie sobie trochę tutaj ten most nosa rozjaśnić, to nałożę jedelkę, czyli Szampański. No i oczywiście Katarzyna z racji tego, że rozświetlacza nakłada dużo, więc robi to coraz większymi pędzlami. Jeżeli wezmę naprawdę taki duży, duży pędzel, i dobrze wpracuje ten rozświetlacz, bo on jest dosyć intensywny. To mogę sobie przyjechać po twarzy i nadać takiego zdrowego błysku, ale bez takiej ilości jakby to rozświetlacz... o, 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 o widzicie co się dzieje? Cera już nabiera takiego zdrowego blasku, ale musiał to zrobić dosyć dużym pędzlem. No i teraz do ciut mniejszego wracam. Nakładam tam gdzie zwykle. Teraz wieszam sobie dwójkę i jedynkę. Teraz wieszam oba kolory. O! O. No. Łuk brwiowy od 01. I teraz tak, balsamy balsamami. Mm, na przykład bardzo lubię też ten balsam Opatrunek. Tego dzisiaj używam, ale nie byłabym sobą, jakbym nie nałożyła tego powiększacza do ust. To jest must have przy każdym makijażu. I teraz zajmiemy się chyba jedynym, tak naprawdę, oprócz no, pielęgnacji, jedynym kosmetykiem kolorowym, który dzisiaj przetestuję po raz pierwszy, którego jeszcze nie testowałam. I widać tutaj mamy foliki. Robimy pierwsze, pierwsze otwarcie, i w ten oto sposób prezentuje się najnowsza paleta Variet. Chyba tak, z Eveline Cosmetics, i tutaj mamy 18 cieni do powiek. I powiem Wam, że to, co mi się na samym początku podoba w tej palecie, to to, że ona jest, ona ma takie wykończenie skóropodobne, coś takiego. No i oczywiście jest złota z czarnym, wiadomo, katarzynie będzie się podobać. Mamy normalne lusterko. To jest magnetyczne zamknięcie, można ją wygiąć w drugą stronę, można ją położyć na płasko ekstra. I dzisiaj e, chciałabym zrobić e, oczy symetryczne i w miarę neutralne, więc przypuszczam, że tą paletą spokojnie coś takiego stworzymy, wyczarujemy i sądzę, że w tej chwili możemy przejść już na przybliżenie. Idealne przybliżenie na kota. Jak to zwykle ma miejsce, nie mam nic na powiekach w sensie lepkiego, jest tylko resztówka tam korektora czy podkładu. Przechodzimy do cieniowania. Plan mam taki, że zrobiłabym na górnej powiece coś neutralnego w ciepłych tonacjach, i może na dolnej powiece trochę brązu bym połączyła z zieleniami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaczynamy. Dobra, i w pierwszym odczucie te są takie mm, fajne satynowe. Teraz ten najciemniejszy brąz. Poprzedni pędzel. No na razie to się pięknie cieniuje. Teraz może mieszanką tych dwóch odciegi wyciągnę sobie cieniowanie ku górze. Wracam do tego najciemniejszego brązu. Czysty pędzel. I spróbuję dołożyć trochę czergi. I znowu ten najciemniejszy brąz. No i pojawia się łosypka, ale naprawdę taka rozsądna w małej ilości. No, przepięknie to się blenduje. W międzyczasie bawię się z drugim okiem i jestem bardzo ciekawa, jak ten najjaśniejszy matowy cień z palety tutaj będzie czyścił. No. I tutaj na tym oku mi się to nie nagrało, więc pokażę Wam to na drugim oku. Nakładam miedź, która jest bardziej perłą niż folią, i zobaczcie, nakładam to na sucho pędzlem z włosia naturalnego, i jak to pięknie się przenosi. No dobra, i teraz na dolnej powiece plan mam taki, że wezmę czarny, wezmę ten najciemniejszy brąz, tą zieleń i może uda mi się jeszcze zwiesić to. Zwieszać czarne z tym brązem, aby połączyć zewnętrzne końciki. No i przydałoby się, żebym się zabezpieczyła czymś, ale już mniejsze. Wow! Bardzo ładna zieleń. I czas na to... Uu, a, na tą błyszczącą zieleń. Dalej na sucho oczywiście. No dobra, robię porządek. Drugie oko zrobię. Postaram się zrobić identyczne i przechodzimy do rzęs. I tak prezentują się zakończone oczy bez żadnej bazy, bez niczego na mokro, bez żadnych kredek niczego. No, nieźle. I powiem Wam, że na początku myślałam, że użyję linera, że zrobię tutaj kreskę. Ale bardziej zależy mi na tym, aby przetestować bazę pod maskarę i żeby było widać te rzęsy. A z kolei doskonale wiecie, że uwielbiam i jeden, i drugi liner. Może ewentualnie zrobić tutaj coś takiego. Takiego bardzo cienkiego. O, coś takiego. No miało nie być kreski, ale może taka półkreska będzie spoko. Dobra, najwyżej te kreski ja sobie później poprawię, chociaż sądzę, że są w miarę spoko. I teraz chciałabym przetestować z serii Variet. Mamy bazę pod maskarę, która nie dość, że ma być odżywcza, to ma nam zagęścić oraz wydłużyć rzęsy. I ta baza jest w kolorze białym i ona ma z tego co widzę dokładnie identyczną szczoteczkę, tak jak sama maskara variet, oczywiście silikonową, czyli takie które najbardziej lubię. Teraz to fajnie wygląda. I nie dokładam tutaj tej bazy, tylko po prostu cały czas tym jednym zamoczeniem szczoteczki rozczesuję tutaj rzęsy. Dobra i chwilę poczekam, żeby to y, przestygło. Nie należy do cierpliwych, więc zaczynamy. Tutaj i tak przypuszczam, że pewnie ze dwie... Chociaż... Ale i tak na pewno położę ze dwie warstwy, żeby przykryć tą bazę. No powiem wam. Teraz nie wjeżdżam od samej nasady, nawet nie zamoczyłam tej maskary. Tylko staramy się porozczesywać ładnie te rzęsy. Co prawda miało nie być kreski, ale sądzę, że widać te rzęsy. Jeszcze wpadłam na taki diabelski pomysł, że tym linerem Precise rysuję sobie taki trójkącik wewnętrznym kąciku. Taki mini-mini. Będziemy mieć kocie oko. I przed chwilą położyłam jedną warstwę tuszu na rzęsy dolne. Rozczesałam jeszcze trochę górne. I możemy teraz przechodzić do ust. No, nie spodziewałam się że dzisiaj takie kocie oko zrobię. No, ale dobra. Bardzo, 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 bardzo mi się to podoba. I teraz tak. Testuję konturówkę do ust Make a Shape Automatic Lip Liner. W tej chwili oczywiście wjeżdżają dla Was słocze kolorów, które... Mm, otrzymałam wydaje mi się, że to są wszystkie kolory dostępne na rynku i obrysuję usta i chyba wezmę ciut ciemniejszy odcień, to jest odcień nude beige a tutaj, tylko ten jest chyba trochę dla mnie za ciepły, milk candy dobra, te dwa odcienie są ładne i mogę je połączyć, bo i tak zaraz nałożę jaśniejszą pomadkę. I to są kontrówki automatyczne, ale zastygające, bo jak robiłam słocze, to ja później nie miałam jakoś super łatwo, żeby je zmyć z ręki. Trochę takie ombre zrobimy. I teraz wjeżdża mój ulubiony odcień nude. Ten odcień pochodzi z zestawu tych Oh My Lips i to jest Neutral Nude. Mm. I mam jeszcze coś takiego mgiełki do twarzy. Jedna jest ta zielona, jest utrwalająco odświeżająca, a druga jest ta niebieska matująco odświeżająca. I ja sobie wezmę tą utrwalająco odświeżającą. Jaka mgiełka nie pluje. Mega przyjemna. No, a to mizer jest sztosem. Można stosować do utrwalenia makijażu oraz w ciągu dnia w celu utrzymania efektu i odświeżenia skóry. Wydaje mi się, że chyba jest nieźle. Dobra, proszę Państwa, ogarnę się do końca i zaraz widzimy się na podsumowaniu. Teraz przechodząc do podsumowania, nie będę wszystkiego omawiać, bo większość, nie wiem, 80% produktów, które w dzisiejszym filmie zostały użyte, no to doskonale wiecie, że nie pierwszy raz gościły u mnie na twarzy. Chciałabym w tej chwili. I na szybko podsumować produkty Którymi miałam styczność po raz pierwszy I może najpierw przejdźmy właśnie Do tej palety VARIET Na stronie internetowej jest obecnie na nią promocja I z tego co się orientuję To również w kwietniu Ona będzie w tej samej Promocyjnej cenie Czyli 39,99 Zamiast 58,99 I powiem Wam Że jak na 18 cieni Takiej jakości do no, to to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra cena. Tym bardziej, że wykonanie tej palety również jest naprawdę bardzo dobre. I jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. Ci, którzy widzieli na Instagramie makijaż, e który wykonała na mnie Karolina Matraszek w Promekup Makeup Academy, ona również w tamtym makijażu oczu mm, między innymi używała tej oto palety I tak jak mówiłam, w dzisiejszym filmie Ja z nią pracowałam po raz pierwszy Ale widziałam już ją w użyciu Więc jeżeli ta kolorystyka Wam się podoba Wiecie, że ta paleta będzie dla Was użyteczna, przydatna To jestem jak najbardziej na taki, mogę ją polecić Teraz przy okazji, dopóki Enzo trzyma mi łapę na, yy, na słoczach To chcę Wam pokazać, gdzie Ty idziesz Skoro Enzo mi przypomniał, to chcę wam pokazać coś na temat tych konturówek. Mówiłam wam, że miałam problemy ze słoczami, jak wcześniej robiłam na dłoni, i teraz zobaczcie te, które wam nagrywałam. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Eveline Cosmetics wypuściło właśnie oddzielne automatyczne konturówki. Po drugie, mam nadzieję, że. AU. Po drugie, mam nadzieję, że Eveline w przyszłości poszerzy gamę kolorystyczną tych kontrówek. No bo one zapowiadają się być bardzo, bardzo ciekawe. Przy okazji omawiania tej palety, ja dzisiaj użyłam, wiadomo, najbardziej neutralnej palety, ale są jeszcze, pewnie niektórzy z Was już widzieli, są jeszcze dwie palety nowości, takie neonowe. I one też w tej chwili są na promocji. Nie testowałam tych palet, ale w razie czego pokazuję Wam, że są również i takie kolorowe. Z takich nowości kolorówkowych, które znalazły się na twarzy, z pewnością jestem bardzo, bardzo um, zauroczona, zainteresowana na kolejne użytkowanie tą bazą pod maskarę. Bo powiem Wam, że tą maskarę mam już jakiś czas. Robi ona całkiem fajny efekt, ale ona robi fajny efekt samodzielnie. Ale połączeniu z tą bazą efekt jest niesamowicie spektakularny, ja nie mogę się napatrzeć jakby ktoś nie wiedział, to mógłby podejrzewać, że ja mam tutaj zamontowane sztuczne rzęsy albo chociaż połówki a tutaj nic takiego się nie dzieje więc jestem tym niesamowicie zauroczona, co do mgiełki, ja używałam tej mgiełki utrwalająco-odświeżającej bardzo przyjemny zapach, wiadomo mgiełki nie jestem w tej Chwili w stanie ocenić, czy ona utrwala, co ona robi, ale to, co mi się podoba, to to, że atomizer nie jest plujący. No i z nowości to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy makijaż oraz cały materiał przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to oczywiście poproszę o kciuka do góry pod tym filmem. Wszystkie informacje na temat używanych kosmetyków oraz wszelkich promocji, kodów rabatowych, wszystkie linki oczywiście będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem. W sprawie pędzli, jak to zwykle ma miejsce, jeżeli jakiś pędzel, który był używany w trakcie aplikacji makijażu Was zainteresował, to proszę o komentarz pod filmem ze znacznikiem czasowym, w jakiej minucie i w której sekundzie pojawił się ten pędzel. Będę Wam odpisywać na te komentarze. Jak zwykle zapraszam na mojego Instagrama oraz Instastory. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału i mam nadzieję, że już chyba, widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.